Zakopanego. Jan Kasprowicz miał sporo kłopotów z nabyciem Charenty. Kupił ją od rodowitej Angielki, której narzeczony był Polakiem i Gruźlikiem równocześnie. Narzeczony zmarł, a została chałupa na zboczach Bubołówki, z którą było ciężko rozstać się Miss Winifred Cooper. Miss Cooper nie zaraziła się gruźlicą, ale łyknęła taką tak zwaną dawkę zakopianiny, że już pozostała w Zakopanem na zawsze, rzadko opuszczając je na rzecz polskich dołów. Poza tym była malarką o twarzy Indianina, przy której oblicze Kamila Witkowskiego nabierało wiele cech słowiańszczyzny. Oczywiście, że wpadła w sidła Witkacego, już się z nich nie wywikłała. Proszę nie myśleć nic gorszącego, nie, nie. Poczęła grywać w sztukach Witkacego, skoro ów stworzył swój teatr w Zakopanem. Witkacy był ciekawym ponad wszelki wyraz eksperymentatorem. Witkacowski teatr był amatorski, co się zowie. Grali w nim dentyści i malarze, państwowi przepowiadacze pogody, czyli urzędnicy PIM-u i zielonookie panny. Najważniejsi byli ci, którzy mówili z trudem po polsku, z akcentem angielskim, białoruskim lub rosyjskim. Nie ma jednak nic wiecznego na tym świecie. Teatr Witkacego rozpadł się. Pachniało starciem z bronią w ręku. W końcu okazało się, że dentysta zdefraudował. Boże, cóż za piękne przedwojenne wyrażenie. A skarbnikowi pod postacią Angielki polecono sprawę zatuszować. Prawość mistrz Cooper nie wytrzymała tego i stowarzyszenie zległo do grobu. Witkiewicz zrywał z wielu przyjaciółmi z różnych powodów. Często, że nie okazali się być takimi, jakimi sobie ich wyobrażał. Często, że wampirowali go, pozbawiając sił, niczym wielkie nietoperze amerykańskiego tropiku. Każdy z nas wie, czym może być ludzki wampir. Wystarczy 5 minut rozmowy z takim krwiopijcą, by się było gotowym do trumny. Osłabłym, niezdolnym do prawidłowego i wytężonego myślenia. A co tam mówić o myśleniu? Do kiwania palcem w bucie. Wracając późną nocą z jakiejś udanej orgii, Witkacy lubił wytarzać jednego z przyjaciół w śniegu, po czym, zbudziwszy ludzi w domu, który najbliżej leżał, żądał pomocy. Twierdził, że co tylko znalazł zamarzniętego na śmierć człowieka, że należy udzielić mu pomocy pod postacią jajecznicy, herbaty i czystej. Kiedy i kto napisze książkę o Witkacym? Sądzę, że nieprędko, bo nie mieścił się, ani nie mieści w tym, co każe socrealizm, ani w tym, w czym żyje teraz. On jednak jedyny z naszego pokolenia czuł, jaka idzie ku nam epoka. Mówił, że nie ma niczego złego, co by na gorsze nie wyszło i pokazał w swojej powieści Nienasycenie, ku czemu zmierza glob. Zwłaszcza w drugiej części pod tytułem Obłęd. Przez wiele lat Witkiewicz godził się i zrywał przyjaźń z Leonem Chwistkiem. Urodzili się na równi Krupowej i Halny ich wykołysą. Drogi ich się schodziły i rozchodziły w dziedzinie sztuki i filozofii. Poza tym Chwistek tańczył, za to mało, ale wcale nie pił. Myślę, że to wszystko na przekór Witkacemu. Drugim jego przyjacielem był Bronisław Malinowski, z którym nawet wyjechał do Australii. Tamten jednak, wiedziony dobrym instynktem, postanowił i został wielkim anglosaskim antropologiem i umarł w chwale, czczony przez 2 wieki i przez 2 narody. No Witkacy. Witkacy kończy samobójstwem w upiornej, bezsensownej, masowej ucieczce na wschód
gdy pojawia się wiadomość o wkroczeniu Krasnej Armii w granice Polski. Jak wspomniałem, Witkacy miał szereg kategorii, do których przenosił swoich przyjaciół, skoro postanowił z nimi zerwać lub tylko zaostrzyć stosunki towarzyskie. Na przykład w 14 kategorii już się nie podaje ręki, ale się jeszcze uchyla kapelusza. Ale były kategorie o wiele gorsze, ze skazaniem na zupełne zerwanie, powiedzmy na lat 2 lub 3, a ja nie mówię oczywiście o wrogach osądzonych raz na zawsze. Witkacy zerwał ze mną przyjaźń na wiele lat, skłanianiem włącznie. Poszło o to, że ja wolałem Zdziśka Motykę, a Witkacy żądał zaś, bym raczej zapałał się do filozofii Husserla. No Witkiewicz miał pewną rację, no. Mnie już zżarło Zakopane i niechęć do myślenia i pracy. Pogodzenie nastąpiło u progu wojny. Ostatni raz widziałem go na szosie Morskiego Oka. Tak, Morskie Oko Zakopane, czekając na autobus. Tydzień przed wojną. Szosa była pusta i zachód spływał na lasy i góry. Wiesz, powiedział, wojna to koniec naszego pokolenia. Żadnych złudzeń. Pamiętam, podjechał autobus i Witkacy wkroczył w jego wnętrze, wielki i ponury. I już tak dla mnie odjechał w wieczność. Praca Rafała Malczewskiego składa się, że tak powiem, z kilku elementów. To są z jednej strony pejzaże akwarelowe, które tutaj na tej ścianie są reprezentowane w okrzy, jak też i prace olejne, zarówno dosyć, że tak powiem, wczesne, bo pochodzący z początku lat 20. widok z okna na ulicy Kasprusie, który tutaj akurat w okrzy nie jest prezentowany, ale posiadamy go w zbiorach, jak też właśnie i takie wielkoformatowe, można tak powiedzieć, obrazy już olejne. I teraz, co charakterystyczne w twórczości Rafała Malczewskiego, to on sam dokonywał pewnego rozgraniczenia pomiędzy akwarelami, które tutaj Państwo widzą, a właśnie takimi kompozycjami olejnymi. Jeśli chodzi o akwarele, to dla Rafała były to takie notatniki. Doprowadził, można tak powiedzieć, do perfekcji tą metodę właśnie pracy akwarelą, taką bardzo na szybko, bez możliwości wprowadzania poprawek. Z akwarelami i z kartkami papieru wędrował w góry i to są właśnie takie zapisy wędrówek w góry. Także znawcy mogą rozpoznać poszczególne pejzaże, gdzie, w którym miejscu akurat Rafał Malczewski się znajdował, wykonując te szkice. Jakby do legendy przeszła też czarka Rafała Malczewskiego. To było naczynie, w którym jakby maczał pędzel i właśnie pod, wręcz jak pod wpływem czarodziejskiej różdżki, tam wykwitały właśnie tego typu pejzaże na kartach. W Polsce znajduje się około kilkudziesięciu akwarel. Już po wyjeździe z Polski również Rafał Malczewski te akwarele wykonywał i prawdopodobnie poza granicami jest ich około 100. Co charakterystyczne, te akwarele też często zasilały domowy budżet państwa Malczewskich, którzy tutaj od 1922 roku w Zakopanem mieli zakupiony przez rodziców Rafała dom na ulicy Zamojskiego i tutaj osiedli na stałe. W związku z powyższym sam Rafał, tak jak mówiłam, nie traktował ich do końca jako sztuki przez duże S, można tak powiedzieć, tylko jako właśnie taką fraszkę, takie utrwalenie pewnego momentu, chwili. Jak się Państwo tutaj też przyjrzą tym akwarelom i zobaczą fragmenty białego śladu, przy którym Rafał Malczewski placował, to zobaczycie Państwo momentami kadry bardzo przypominające te akwarele, które możecie tutaj oglądać. Tutaj jest jeden z eksponatów, który bardzo silnie wiąże się właśnie z Rafałem Malczewskim, dosyć wzruszającym eksponatem, ponieważ to jest figura świętego Krzysztofa. Proszę zwrócić uwagę, jak pewne wątki się ze sobą
mogą łączyć. Bo na pozór Szkoła Przemysłu Drzewnego Rafał Malczewski nie pracował w Szkole Przemysłu Drzewnego, w związku z powyższym mogłoby się wydawać, że nic z nim wspólnego nie miał. Ale dyrektorem w latach 20. tej szkoły był Karol Stryjeński, jego żoną była Zofia Stryjeńska, wszyscy się oczywiście tutaj z Zakopanem znali i lubili. Jeden z uczniów, Karol Gąsienica-Szostak, wykonał na wystawę paryską taką właśnie rzeźbę przedstawiającą świętego Krzysztofa. A Karol Stryjeński tą rzeźbę podarował Rafałowi Malczewskiemu. I ta rzeźba pojechała z Rafałem Malczewskim i dopiero po latach, w 2010 roku, wróciła do Zakopanego i trafiła do zbiorów Muzeum Tatrzańskiego jako darowizna. I tak jak mówię, tutaj te wątki się dosyć silnie ze sobą splatają. Z jednej strony jest właśnie wątek tatrzański, z drugiej strony figura świętego Krzysztofa, czyli patrona podróżujących, peregrynujących, towarzysząca podróżującemu Rafałowi Malczewskiemu po całym świecie i wreszcie ostatecznie trafiająca właśnie tutaj, gdzie prezentowane tuż obok są prace tego artysty. Nie sposób mówić o Zakopanem i też nie sposób mówić o Rafale Malczewskim, nie wspominając o Witkiewiczu, czyli o Stanisławie Ignacym Witkacym. Otóż jakby te ścieżki łączące dwóch panów wielokrotnie się tutaj w Zakopanem przecinały. Witkacy było 7 lat starszy od Rafała Malczewskiego, ale również był synem artysty, ponieważ Stanisław Witkiewicz, jak Państwo znakomicie wiedzą, a też w ciągu tego roku, jak myślę, dowiedzą się jeszcze więcej, również mam nadzieję ze sprawą Muzeum Tatrzańskiego, był synem Stanisława Witkiewicza, który był zarówno malarzem, jak też teoretykiem sztuki, też można powiedzieć filozofem, czy też no, architektem, co dobitnie udowadnia willa, w której się znajdujemy. W związku z tym jakby pewne podobieństwo jakby pochodzenia życiorysów tutaj łączy obu panów, ale także jakby zmaganie się z twórczością, z tym bagażem twórczości ojca w swojej własnej twórczości, wypracowywanie swojego własnego, indywidualnego języka artystycznego. Więc często mówi się o dialogu pomiędzy zarówno Stanisławem Witkiewiczem, jak też i Witkacem, czy też o dialogu pomiędzy Rafałem Malczewskim i Jackiem Malczewskim. I tutaj jakby w obu tych przypadkach nie można mówić o jakimś takim konflikcie pokoleń, raczej o wzajemnej wymianie pewnych poglądów, tendencji, myśli i takim wzajemnym wpływie artystów na siebie, bardzo dojrzałego i też jakby kształcącego się, wyrastającego właśnie zarówno z pewnego gruntu, jak też i właśnie z pewnego domu. Rafał Marceli Ludwik Fortunat Józef Malczewski urodził się 24 października 1892 roku w Krakowie. Tak jak Julka mówiła, był synem Jacka Malczewskiego. To szlachecka rodzina, herbu Tarnawa. W 1915 roku Rafał Malczewski wylądował w Zakopanem, a więc mieszkał tutaj dłużej od Witkacego, bo do 1939 roku z przerwami, bo w pewnym okresie swojego życia sporo jeździł i po Śląsku, i po Beskidach. Zwiedzał Polskę po prostu. Należał do ludzi, do grupy ludzi, którzy może nie rządzili Zakopanem, bo to byłaby przesada z mojej strony, ale oni w jakimś stopniu nadawali ton. I tutaj można powiedzieć, że Rafał Malczewski czynił to troszeczkę lepiej od Kornela Makuszyńskiego, którego felietony Gniazdo Słońca i inne felietony mamy w zbiorach muzeum, bo te swoje opowieści o Zakopanem obarczał lekką taką dozą krytycyzmu, a czasami ostrą. Na przykład jedno z jego zdań z Pępka Świata jest takie: z czasem coraz więcej śmiecia ludzkiego przyjeżdżało do Zakopanego, a więc on potrafił przyłożyć temu Zakopanemu i to mocno. Okres życia Rafała w Zakopanem można by pokazać jako taką sinusoidę, falowanie i spadanie. Raz było lepiej, pieniądze były, wzrastała pewność siebie, pióro dopisywało, wena też, kontakty towarzyskie się rozwijały. Wtedy szło do góry, ale były też momenty inne, coś przeciwnego, załamanie. I wtedy nie było pieniędzy, trzeba było sprzedawać część prac ojca. To pokolenie, można powiedzieć, nie przywiązywało zbyt dużej wagi do pieniędzy, chociaż zawsze przyjemnie, gdy
gdy te pieniądze były. Natomiast oni żyli dla samej radości życia, gdyby to tak spróbować podsumować. I taką właśnie osobą niewątpliwie był Rafał Malczewski. I powiem Państwu, że w tej książce, którą na pewno warto przeczytać, jako jedną z najważniejszych książek o Zakopanem, nie jawią się tylko ludzie tak wybitni jak Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkasiewicz i spółka, ten specjalista od seansów pejotlowy i innych, o tym przenikliwym spojrzeniu. Zresztą Rafał pisze nawet o kolorze oczu Witkacego, że miał zielone oczy. Nie tylko Karol Szymanowski, ale wyłania się cała gama ludzi, którzy wtedy byli związani z Zakopanem, przyjeżdżali tu ze swoimi lubusiami bądź bez na krótsze i dłuższe okresy i oni tworzyli atmosferę tego miejsca, bo to było miejsce wyjątkowe. Jeden z ładniejszych cytatów Rafała, taki krótki, to jest taki, że dr Tytus Chałubiński, czyli patron Muzeum Tatrzańskiego, zrobił Zakopanemu reklamę na miarę Coca-Coli. Jak się spojrzy na to Zakopane z perspektywy chociażby książki doktora Zbigniewa Moździerza, mojego kolegi z Muzeum Tatrzańskiego, to co się okazuje? Że Zakopane, mimo swoich wad, mimo brzydoty niektórych budynków, było w tym okresie dosyć dobrze ułożoną miejscowością. W 1917 roku, w październiku, Rafał doznał największej traumy w swoim życiu, jeżeli chodzi o śmierć bliskiego przyjaciela, chociaż nie jedynej, ale jednej z najważniejszych. Wybrali się na południową ścianę zamarłej turni z Doliny Pustej i wcześniej z Doliny Pięciu Stawów ze Stanisławem Bronikowskim. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy prowadzący Bronikowski, to była ściana skrajnie trudna, odpadł, no i runął w piargi Doliny Pustej, ponosząc śmierć na miejscu. Rafał przywiązał się tym pozostałym skrawkiem liny do haka i na takiej maleńkiej półce skalnej przetrwał kilkanaście godzin, wzywając pomocy i ta pomoc nadeszła ze strony Józefa Oppenheima, obcia, który z wyprawą pogotowia ściągnął Rafała ze skały, z tej zamarłej turni. No i drodzy Państwo, efekt tego zajścia był taki, że Rafał Malczewski skończył ze wspinaczką raz na zawsze, a trauma była tak ogromna, że przez kilka lat był dosłownie cieniem siebie po prostu. Natomiast niewątpliwie osobą, która była bardzo ważna w jego życiu przez cały czas, był ojciec. To właśnie ojciec Rafała, Jacek Malczewski, wprowadził młodego chłopaka po pierwsze w świat kultury i to tej kultury wysokiej, co miało ogromne znaczenie, ale też nauczył go gór, bo taki guru w kwestiach górskich, taki pierwszy, dobry, to naprawdę potrafi zdziałać cuda. I tak było właśnie w przypadku Rafała. No i to wszystko okazało się strzałem w dziesiątkę, bo Rafał, bardzo dokładny i wnikliwy obserwator rzeczywistości, jak mało kto potrafił w swoich książkach Pępek Świata, Od Cepra do Wariata i Narkotyk Gór oddać atmosferę tamtego Zakopanego. Też z humorem opisywał, że pojawili się zwolennicy szybkiego wchodzenia na Kasprowy Wierch, tak szybkiego, że ten, który wchodził na Kasprowy trzy razy w ciągu dnia, to za drugim razem łapał swój cień z pierwszego razu. Tak szybko się poruszał na nartach. Ważny niesłychanie był w przypadku Rafała Malczewskiego świat jego przyjaciół. Bogactwo tego człowieka wynikało z kontaktów także z tymi ludźmi. Witkacy, o którym zaraz będziemy słuchać, jak pisał w sposób bardzo ciekawy, uważając go za przefajnego człowieka. Tak samo Karol Stryjeński, człowiek, który miał fantazję, który wybudował wielką skocznię, popatrzył sobie na stok, tu budujemy, wybudował mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie i wiele innych rzeczy. Stryjeńskiego bardzo lubił Rafał Malczewski i też bardzo przeżył jego śmierć w 1932 roku. To zdjęcie ze zbiorów muzeum, które pokazuje, że Rafał malował w plenerze, nie tylko zresztą on. Podkute buty, plecak, tak zwana Kataryna, menażka z wodą aluminiowa. To był symbol tamtej epoki, klister, parafina i właśnie tempo szwungi zawodników. W tym wszystkim jest też mój dziadek Henryk, który się przyjaźnił z Rafałem Malczewskim, a też w tym wszystkim była Zofia Mikucka, która lgnęła do Rafała, no a Rafał do niej. To była fajna epoka. Ludzie nie tylko żyli, żeby zarabiać pieniądze, tylko jakby samą istotą życia się potrafili cieszyć. Chociaż czasami życie i głód zaglądał im w oczy, to nie zważali na to. Chociaż
nieraz było ciężko. Proszę bardzo. Jednym z przyjaciół zakopiańskich Rafała Malczewskiego był Karol Szymanowski, który mieszkał w willi Atma, która Atma to znaczy dusza. Szymanowski był wyniszczany tą straszliwą chorobą, która go w końcu zabiła. No ale jednak przyjaźnili się i to bardzo. Taką postacią, o której bardzo dokładnie pisał w tekście o młynareczce z pewnej wsi, był Józef Oppenheim, naczelnik pogotowia Topr w latach 1914-1939. Narciarz, taternik, fotograf tatrzańskich widoków i pienińskich, którego album został ofiarowany w 1925 roku papieżowi Piusowi XI. I właśnie szereg jest fantastycznych anegdot o Oppenheimie w książce Pępek Świata. Jedna zasługuje na przypomnienie z racji właśnie fajnego opisu. Oppenheim nie nadużywał alkoholi, a raz mu się zdarzyło i wychodząc przez próg swojego domu, to była zima, mróz tęgi, około 20 stopni, rymnął jak długi i zasnął po prostu. I wtedy pojawił się biały liptak, owczarek, który nazywał się Baca, który widząc swojego pana w niedoli, to Rafał opisuje dokładnie. Legnął na Józiu, ogrzewając go swoim ciepłem. Przypomnę, psy mają temperaturę ciała około 38 stopni. I rano Oppenheim obudził się bez kataru i poszli sobie przez Krupówki. Jeden merdał ogonem, a drugi śpiewał pod nosem Antek na harmonii gra, bo to była jedna z ulubionych opowiadań, znaczy melodii Józefa Oppenheima. Chcemy zrobić film o Rafale Malczewskim i panowie specjalnie z Opola przyjechali dzisiaj do Zakopanego, żeby ten wieczór nagrać. Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Panowie nam zaproponowali taką współpracę, z czego ja się osobiście jako prezes towarzystwa bardzo serdecznie ucieszyłam i myślę, że zrobimy tutaj kawał świetnej pracy i na premierze tego filmu zobaczymy Państwa w komplecie, plus przyprowadzicie swoich przyjaciół i znajomych. O czym oczywiście Was poinformujemy. Pani jest spokrewniona z Rafałem Malczewskim, drodzy Państwo. Mam wspólnego syna, pradziadka bardzo niedobrego szlachcica Kisielewskiego, Józefa, który był zarządcą dóbr dobrej kolei narodowej. I tu chciałam przeczytać dwie rzeczy i też bardzo króciutko dwa zdania o Witkacy. Jeszcze jako chłopiec posłyszałem, jak ojciec opowiadał matce o zwyczajach Witkacego przy przyjmowaniach w Warszawie pewnych osób, otwarciem drzwi i staniem na czworakach szczekając. Myśmy z siostrą podobnie witali Witkacego siedząc pod stołem i szczekając. Aha, właśnie Witkacy postanowił nas zjednać, czy też zjechać i wprowadzić normalne obyczaje. Podarował nam bajki Łakowiczówny z dedykacją. Wielce szanownym potomkom Weroniki i Rafała Malczewskich. Hipa to była prawda, siostra Rafała i, nie, przepraszam, siostra Krzysztofa. Hipa i Krzysztof, Hipie i Krzysztofowi z życzeniem, aby witali się i ewentualnie żegnali z wchodzącym lub wychodzącym ewentualnie wójciem Witkacy. 20 lutego 1927 roku piszą o tym, aby pokazać, że Witkacy był normalnym człowiekiem, a ubocznie traktował sprawy narkotyków jedynie w Lewizji Malarskich. Bardzo dziękujemy za to cenne uzupełnienie. I drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Grażynce i mojej koleżance, której już tutaj nie ma. I Państwu.